Zatrzymaj się i żyj. Pod takim hasłem na terenie całego kraju przez 12 miesięcy prowadzona jest akcja organizowana przez Polskie Koleje Państwowe, mająca na celu uczulić użytkowników dróg, w szczególności kierowców, na bezpieczne pokonywanie przejazdów kolejowych. Podczas wakacji działania te były intensywniejsze. Teraz nadszedł czas na podsumowanie. Uczestniczyliśmy w rozmowach z dziećmi w czasie końcówki roku szkolnego oraz w czasie ich wypoczynku na wakacje. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, to akcje w tym roku skoncentrowaliśmy przede wszystkim na przejazdach kolejowych, gdzie na przejazdach kategorii A w czasie przejazdu pociągów przy zamkniętych rogatkach wręczaliśmy gadżety kierowcom i innym uczestnikom dróg. Akcja spotkała się z bardzo pozytywną reakcją kierowców. Reakcja kierowców, trzeba przyznać, była bardzo miła. Z reguły dziękowali, zagadywali naszych uczestników, no i zachowali się miło. Było nawet wypadki, kiedy częstowali owocami czy też cukierkami naszych uczestników. W przeciągu dwóch wakacyjnych miesięcy doszło na naszym terenie do dwóch bardzo niebezpiecznych wypadków na przejazdach kolejowych. Niestety w jakiejś tam liczbie ogólnej wypadków, które dochodzą z mniejszymi jakimiś skutkami, doszło też do tragicznych skutków na tych wypadków w Starej Łubiance i w Jastrowiu. No to potężne straty są jednak po stronie kolei, ogólnie rzecz biorąc, a tudzież PKP, PLK SA, ale również straty po stronie użytkowników dróg. Przy czym najczęściej zdarza się to tak, że użytkownicy dróg w tych wypadkach ponoszą najcięższe straty, to są najczęściej ofiary śmiertelne czy ranni, gdzie, jak było widać na Jastrowiu, pasażerowie pociągu zaledwie byli ranni. To w przypadku, gdyby na tym przejeździe znalazł się autobus, jest to wręcz niewyobrażalna sprawa. Kiedy kierowca tira zdążył, nie wiem, cudem uciec z kabiny swojego pojazdu i nie doszło do tragicznego w skutkach wypadku przy udziale ofiar śmiertelnych tudzież rannych. Do największej ilości tragicznych wypadków na przejazdach kolejowych dochodzi w wyniku bezmyślności i braku wyobraźni kierowców. To właśnie oni popełniają te najcięższe grzechy, grzechy śmiertelne. Niezachowanie ostrożności, nie respektowanie znaków, sygnałów świetlnych, sygnałów dźwiękowych na różnego typu przejazdach, na różnego typu na różnych kategoriach przejazdów, tak jak mówił tutaj dyrektor zakładu linii. Są to dźwięki, są to sygnały świetne i również rogatki, te popularne drągi zwane, opuszczane, gdzie, jak było widać zresztą też na slajdach, kierowcy nie przestrzegają tego, do połowy opuszczone rogatki, drągi popularnie mówiąc, są jakby pomijane, wjeżdża się na przejazd, nie respektuje się sygnału świetlnego i dźwiękowego. Nieprzepisowy przejazd przez torowisko może nas kosztować 400 zł mandatu i 8 punktów karnych. Na jakie grupy dzielimy znaki drogowe, co oznaczają i jak bezpiecznie pokonać drogę do szkoły, ruszyła kolejna edycja spotkań policjantów z uczniami gorzowskich szkół. Do jakiej grupy znaków ten znak należy? Informacyjny. Informacyjny. A ten? Że parking zwarty jest, że tu można parking parkować. Nie zawsze inspektory się... Jest miejsce parkingowe. Jest to grupa znaków informacyjnych. Kolejna edycja, w sumie już 9 rok, klasy 1-4 w tej chwili, czyli odwiedzamy pierwszaki z bezpieczną drogą do szkoły, wręczamy im plany lekcji. W drugich klasach mówimy więcej o różnych rzeczach, między innymi o graffiti, między innymi o osobach obcych, razem z małym elementarzem bezpieczeństwa. W trzecich klasach rozdajemy, wręczamy dzieciom kalendarze przyjacielu, bo to są specjalne podkłady na biurko. Kalendarze, które jakby towarzyszą dzieciom przez cały rok. Na nich są specjalne treści, specjalne hasła, które będą jakby podstawą do zajęć później, które będą realizowali nauczyciele. No i czwarta klasa to są podkładki pod mysz, specjalny niezbędnik dla bezpiecznego internautu. Mamy tam dużo informacji o cyberprzemocy. Między innymi rozdajemy również bardzo ciekawą rzecz, bo poradniki dla nauczycieli klas trzecich. Są to gotowe scenariusze zajęć z opowiadaniami, które mogą później nauczyciele wykorzystać na lekcjach.
Oprócz tego w przyszłym roku, na samym początku, będziemy szykować się do dwóch turniejów z grupami zerówkowymi, w którym również wręczamy wycinanki, lupo, i tam będzie turniej wiedzy o bezpieczeństwie i to samo klasy 5 i 6. Odpowiedzialność za naukę bezpieczeństwa spoczywa nie tylko na nauczycielach i policjantach, ale także rodzicach. To właśnie oni powinni uczulać swoje pociechy na takie zjawiska jak cyberprzemoc i inne temu podobne. Rodzice oczywiście powinni rozmawiać z dziećmi na temat cyberprzemocy, powinni uświadamiać dzieciom, jakie zagrożenia panują w sieci, a najlepiej, gdyby razem z dzieckiem poznawali internet, byli przewodnikiem dla dziecka. I wtedy w ten sposób, gdzie rodzice uczą swoje dzieci, jak bezpiecznie się zachować. My na naszych zajęciach przypominamy o tych bezpiecznych zachowaniach. Im więcej razy przypomnimy dzieciom, jak należy się bezpiecznie zachować, tym więcej, uważam, jest szansa na to, że dzieci to zapamiętają. Co roku powtarzamy o bezpiecznych zachowaniach. Tak samo jest z bezpieczną drogą do szkoły. Za każdym razem przypominamy i uważam, że im więcej powtórzeń, tym większa szansa, że dzieci zapamiętają. To już kolejna edycja spotkań, ale co najważniejsze, efekty są naprawdę widoczne. Dzieci już od najmłodszych lat znają granice między dobrem i złem. Wiedzą, jakie zachowania mogą zagrażać ich życiu bądź zdrowiu. Trzeba uważać na drodze. I że trzeba zawsze patrzeć, jak się przechodzi przez ulicę. Rozmawialiśmy o przemocy, poznawaliśmy znaki i jak bezpiecznie przejść na pasach. Bardzo często dzieci mówią podczas takich sytuacji kryzysowych, wiedziałem, gdzie zadzwonić, wiedziałem, jak się zachować, bo byli policjanci, mówili o tym, byli strażacy, mówili o tym, jak się zachować. To jest właśnie ten plon. To jest efekt tego, jak pracują nasi specjaliści do spraw nieletnich we wszystkich powiatach i w komendach miejskich, jak pracują dzielnicowi przede wszystkim, którzy są głównym realizatorem naszego programu. Wychodzą bez smyczy i bez kagańca. Choć na pozór łagodne, mogą stanowić prawdziwe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Psy, przyjaciele właścicieli, nie zawsze są tak przyjazne do innych. Zgodnie ze statystykami Gorzowskiej Straży Miejskiej, praktycznie nie ma dnia, by nie odnotowano zgłoszenia o agresywnym zachowaniu czworonoga. Tymczasem przepisy mówią wyraźnie, pies musi być wyprowadzany na smyczy i w kagańcu. Przepisy prawa nakładają na właścicieli psów pewne obowiązki, które mają doprowadzić do tego, że będziemy czuli się bezpiecznie. W tym miejscu po pierwsze musimy zwrócić uwagę na artykuł 77 Kodeksu Wykroczeń, który nakłada obowiązek na właścicieli psów wyprowadzania ich w miejscach publicznych na smyczy i w kagańcu. Osoby, które tego obowiązku nie przestrzegają, grozi im kara grzywny, mandatu w postaci wysokości 200 zł. Poza tym musimy tu wspomnieć o przepisach, które wynikają z regulaminu o porządku i utrzymaniu czystości na terenie miasta Gorzowa. Tam też są również przepisy, które regulują postępowanie z psami przez ich właścicieli. Tutaj jakby ten regulamin powtarza również ten przepis, że jest obowiązek wyprowadzenia psa na smyczy i w kagańcu. Pieski oczywiście muszą się wybiegać, dlatego przepisy przewidują wyjątki dopuszczające ściąganie smyczy z obroży czworonoga. Ten regulamin wskazuje trzy miejsca, w którym te psy można wypuszczać tylko w kagańcu bez smyczy. Są to Błonia nad kanałem Ulgi, Park Czechówek i Park Wieprzycki. Natomiast to udogodnienie, że tak powiem, nie dotyczy psów uznanych za agresywne. Te psy w każdym miejscu muszą być wyprowadzane i na smyczy, i w kagańcu, a ponadto na mocy tego regulaminu również przez osoby pełnoletnie. Jeszcze we wrześniu Straż Miejska przeprowadzać będzie kolejną kampanię skierowaną do właścicieli czworonogów, tym razem kładącą nacisk na sprzątanie po psach. Moje dziecko idzie do szkoły to tytuł programu edukacyjnego prowadzonego przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Skierowany jest do rodziców, opiekunów i uczniów klas zerowych wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli województwa lubuskiego. Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności pozdrowotnych dzieci. Dzięki działaniom rodzice zdobędą jeszcze większą wiedzę na temat zdrowego stylu życia związanego z prawidłowym odżywianiem czy zapobieganiem i zwalczaniem otyłości u dzieci.
Program przewiduje edukację w dziedzinie zdrowotnej, przedstawia pozytywy ruchu fizycznego dzieci, profilaktycznych szczepień, ale także negatywny wpływ biernego palenia, nie tylko pod względem chorobotwórczym, ale również dawania złego przykładu maluchom. Moje dziecko idzie do szkoły to także walka z stosunkowo często występującymi wadami wymowy, uświadamianie o bezpiecznej drodze do i ze szkoły, jak również opieka specjalistyczna nad zdrowiem psychicznym dziecka. W ramach realizacji programu w szkołach i przedszkolach prowadzone będą szkolenia, narady, wykłady, pogadanki, instruktaże dla rodziców. Dzieci natomiast uczestniczyć będą w zajęciach w formie pokazów, ćwiczeń, konkursów, gier i zabaw. Grillowane, nadziewane, przeozdabiane warzywami i warkoczami ciasta. W podgorzowskim Deszczni w minioną niedzielę hucznie obchodzono Dzień Pieczonego Kurczaka i Dożynki. Impreza, choć stosunkowo młoda, ma już swoich wielbicieli, którzy masowo napływają do Deszczna, by wspólnie świętować. Impreza, która integruje społeczeństwo. Przede wszystkim chcemy zaprezentować nasz potencjał, potencjał gminy, a jak widać jest bardzo ogromny, bo od wspaniałych kół gospodyń wiejskich na czołgach kończywszy, także mamy małą swoją armię, a przede wszystkim chcemy zaprezentować nasz potencjał kulinarny. Gmina Deszczno to gmina typowo drobiarska, u nas się produkuje kilka milionów sztuk drobiu rocznie i chcemy go po prostu promować. To jest z jednej strony nasze źródło dochodu naszych rolników, a z drugiej strony doskonały sposób na promowanie gminy. W grillowaniu brały udział także znane osobistości i głowy województwa, powiatów i gmin. Jest to jeden z elementów promocji żywności, bo każde święto ziemniaka, święto podgrzybka, święta no różne, ryby, krowy, świni, to są święta, które w jakiś sposób promują produkcję żywności. Wiadomo, że razem z problemami gospodarczymi spadły dochody poszczególnych rodzin. I w związku z tym spożycie też spadło. Organizatorzy zadbali także o ciekawe atrakcje. Były karuzele, jazda konna, czołgi, bungee. Jednym słowem każdy znaleźć mógł coś dla siebie. Ładnie. Dużo stoisk gastronomicznych. Dla dzieciaków też jest coś. Fajnie. Spodziewaliśmy się czegoś mniejszego, mniej rozległego. Także dobre wrażenie pierwsze na nas wywarła ta impreza. Próbowaliśmy pierożki ruskie, przepyszne, kupiliśmy chlebusia i rogalika, a dalej zobaczymy. Dzień Pieczonego Kurczaka i Dożynki to także okazja do zadbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Karta Grupy Krwi Krewniaka, o której mówimy, to jest dokument, który na ten czas jest jedynym dokumentem zaakceptowanym przez Ministerstwo Zdrowia i przez Instytut Hematologii. Potwierdza, identyfikuje naszą grupę krwi. Jest to ważne, dlatego że w momencie, kiedy nie posiadamy tej karty, to jest około 30 minut w razie wypadku na oznaczenie tej grupy krwi w szpitalu. W tym momencie, mając kartę, kiedy ratownik przy pierwszej pomocy, kiedy się zdarzy chociażby wypadek komunikacyjny, ma możliwość, opierając się na tym dokumencie, nawet telefonicznie, przez radiotelefon podać informację do szpitala, potrzebujemy grupę na przykład ARH+. Przywożąc pacjenta możemy praktycznie prawie natychmiast, tam jest kwestia zrobienia krzyżówki, tak zwanej grupy, próby krzyżowej. Ale to jest moment, to jest chwila, kilka minut i już możemy przetaczać. Imprezę uwieńczyła prawdziwa uczta muzyczna. Zaczynamy biesiadą grecką, wspaniała zabawa w stylu bozuki. Następnie coś dla młodego pokolenia, czyli Liber i Sylwia Grzeszczak, obecnie duża, duża gwiazda. No i mega gwiazda, czyli Maryla Rodowicz. Koncert Maryli Rodowicz rozpocznie się o godzinie 21:00. Jesteśmy pod dużym wrażeniem tego, że udało nam się po prostu sprowadzić tutaj tak wspaniałą gwiazdę, bo w okolicy Gorzowa kilkanaście lat Maryli Rodowicz nie było, a u nas będzie dzisiaj. Nowo powstały zakład utylizacji baterii, będący dzieckiem Zakładu Utylizacji Odpadów i firmy Recupyl Polska, wciąż się rozwija. Do niedawna tylko sortowano w nim baterie, teraz pojawił się potężny młyn, który wydobywa z posegregowanych baterii tak zwaną czarną masę. I just want to explain you our process. It's
W kilku słowach pozwolę sobie przetłumaczyć, na czym polega proces technologiczny, który został wymyślony przez Uniwersytet Technologiczny w Grenoble. Otóż traktują baterie, czy w tym procesie bateria traktowana jest jako swojego rodzaju górnictwo olejowe. Czyli na czym to polega? Bateria zostaje najpierw przetwarzana mechanicznie. W wyniku tego przetworzenia powstają trzy frakcje: plastik i papier, metal oraz tak zwana czarna masa. Metal jest oczywiście przetwarzany przez huty, natomiast plastik i papier stanowi źródło energii, paliwo. Natomiast czarna masa w dalszym etapie technologicznym będzie przetwarzana. To jest następny krok. No, linia jest po rozruchu. Jeszcze nie jest, wymaga drobnej kosmetyki i będzie ona pracować, będzie przerabiać baterie. Będzie rozdzielać baterie na trzy frakcje. Jedno to zanieczyszczenia w postaci papieru, plastiku, druga to metale żelazne i trzecia to tak zwana czarna masa, która zawiera w sobie między innymi różne metale ciężkie. I następnym etapem rozwoju tego zakładu będzie instalacja do przerobu właśnie tej czarnej masy. Jedna mała bateria może skazić teren na 100 lat, dlatego każdy powinien przekazywać je do utylizacji. Tym bardziej, że ten sposób utylizacji jest całkowicie bezpieczny dla środowiska. Baterie, akumulatory zawierają substancje niebezpieczne i dlatego bardzo ważnym jest, żeby w takich zakładach, jak w którym dzisiaj gościmy, były one poddawane odzyskowi, a odpady z nich powstające poddane były unieszkodliwieniu w sposób bezpieczny dla środowiska. Do wielkiego młyna niestety nie mogą trafić wszystkie baterie, stąd konieczna jest ich wcześniejsza segregacja. Na tą instalację mogą trafić tylko baterie litowe, których jest około 90% w bateriach, dlatego baterie zmieszane są najpierw sortowane na tej linii wstępnej. I tam są wysortowywane 6 rodzajów baterii, z których tylko jeden rodzaj, ale jest ich w około 90%, trafia na tę linię. Pozostałe są kierowane albo na inne instalacje do przetwarzania, ale ich jest stosunkowo niedużo. Już niebawem młyn zostanie obudowany, co maksymalnie wyciszy pracę maszyny. Ponadto wykonana zostanie także specjalna instalacja wentylacyjna. Kolejne zadanie inwestycyjne w Gorzowie. Potencjał turystyczno-kulturalny miasta zwiększy się dzięki budowie części wschodniej bulwaru Nadwarciańskiego. Będzie to już trzeci etap prac, który obejmie ponad 13 tysięcy metrów kwadratowych. Już niebawem powstanie tu pawilon w kształcie iglo, plac manewrowy, pływające fontanny, woliera dla ptaków. Dzieci będą mogły pobawić się na placu zabaw, a seniorzy usiądą na ławeczkach w altanach. W formie flagi Unii Europejskiej czas odmierzać będzie zegar słoneczny, a w gorące dni ochłodzić się będzie można w sadzawce na poziomie posadzki. To jeszcze nie koniec. Na bulwarze pojawi się bowiem scena główna i scena mała ze składanych elementów, a także stanowisko rzeźb plenerowych. Będziemy mogli spacerować po molo, a na nasze samochody przewiduje się 40 miejsc parkingowych. Nie zabraknie elementów dekoracyjnych, takich jak kule granitowe do cumowania, balkony z roślinnością, posadzka z kostki i płyt granitowych. Będzie bezpiecznie. Odpowiednio dostosowane instalacje oświetleniowe i monitoring. Wartość tej inwestycji to blisko 8 milionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że w listopadzie 2010 roku będzie już można wybrać się na spacer po obu stronach bulwaru.